skoro trzęsienia ziemi, no to tutaj jakby powody są, myślę, że dosyć oczywiste. To są albo takie, bo już wiadomo, że gdzieś tam głęboko są takie miejsca puste, tak, i mogą być jakieś osuwiska, które coś wyzwalają, ale częściej są one związane z wielkimi naprężeniami, które spowodowane są wzajemną interakcją płyt tektonicznych. I tutaj ta energia, która się wyzwala, może być bardzo duża. Akurat te największe, te najbardziej aktywne obszary, również wulkanicznie, ale też jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, to są te na granicy tych aktywnych płyt tektonicznych. I tutaj jest ten słynny uskok w Kalifornii, który biegnie wzdłuż wybrzeża, z którym też są związane jakby takie popowe sytuacje. To jest taki film z takim osiłkiem. Hulk Hogan. Nie Hulk Hogan. Ojejku. Arnold Schwarzenegger. Nie, D-Rock. On się chyba nazywał, czy to jest ten aktor? Kurczę, no taki film, gdzie właśnie ten rów tektoniczny zaczyna być aktywny. On jest pilotem i ratownikiem i pilotem śmigłowca i tam ratuje swoją rodzinę i w ogóle jest taki pełen fajerwerków film. I bardzo takie kino widowiskowe, taką kwestią związaną też z tymi ruchami płyt tektonicznych, która bardzo mocno wychodzi poza trzęsienia ziemi, to pokazał też w katastroficzny film 2012. Tylko że tam to jest związane z rzekomymi neutrinami, jakimiś bardzo szczególnymi, które nagrzewają płaszcz ziemi i powodują, że to wszystko zaczyna tam szaleć i się taka... Ciężkie neutrina. Tak, globalna katastrofa się tworzy. Oczywiście to wszystko na fali było tego... Kalendarza tak, i rok 2012. Nie, Majów. Azteków to my tutaj mamy. Natomiast ten uskok w Kalifornii, tam też wieszczy się katastrofę, bo tam kilka trzęsień ziemi było. Oczywiście, że tak. Było całkiem... Klasyczne San Francisco. Tak, słynne trzęsienie ziemi, o którym wspomniałeś, akurat na liście tych 10 jego nie ma, czyli nie ucierpiało tam bardzo dużo ludzi. Ale ucierpiało bardzo miasto, więc wiesz, może dlatego. No i dlatego właśnie, że wspominamy o tym rejonie, zagrożonym, gdzie ja, wiesz co, przypominam sobie znowu opowieść z pierwszej ręki. Bo akurat jak byłem na studiach i mój świętej już niestety pamięci kolega, profesor Krzysiek Belczyński, którego już mieliśmy umówionego do astrofazy, już termin był i niestety wziął sobie i umarł. To jest straszna tragedia. Natomiast on wziął roczny urlop, skończył studia rok po mnie, bo wyjechał, żeby popracować sobie w Ameryce. I pracował w Los Angeles, między innymi w Beverly Hills, i pracował w firmie, gdzie sprzątano domy. I on opowiadał, tam było wtedy, to był też 90, już nie pamiętam, czwarty rok, chyba 94. Trzęsienie ziemi, ono nie było jakieś bardzo tragiczne, chociaż nie było takie najsłabsze. I on mówi, obudził się, jadąc z łóżkiem przez cały pokój. O kurde. No to mówi, no wrażenie po prostu niesamowite, nie? Że przejechał z łóżkiem przez cały pokój. No nie wiem, jak my byśmy się zachowali. Ja za to pamiętam, zacząłem pracę w Olsztynie i to był 2003 rok. Kurczę, kiedy to mogło być? Tak mogło być. I było też trzęsienie ziemi, które w Polsce było notowane. I to było, ja się zastanawiałem, bo to było taki delikatny, taki bardzo głośny dźwięk, takie bum. Jakby gdzieś, wiesz, jakaś armata wystrzeliła, czy coś takiego. Zadrżały szyby, zadrżał budynek. Ja byłem przekonany, że to jest jakiś strzał.
Dopiero później okazało się, że to było trzęsienie ziemi, które w Polsce miało miejsce, mimo że jesteśmy niby w obszarze sejsmicznie mało aktywnym, ale jednak. Pamiętam to, ja wtedy też w szkole byłem i nam się wszystkie zaczęły te odczynniki, mieliśmy biologię chyba wtedy, a w klasie tak. Tej takiej biologicznej wszystkie odczynniki zaczęły tam, wiesz, których i tak nie używaliśmy. Więc byłoby bardzo to ironiczne, gdyby się potłukły. Wszystko to zaczęło drżeć i faktycznie w Płocku też było dość mocno czuć. Więc te trzęsienia ziemi, żeby tylko pokazać, jaka może być skala. No, u nas my na szczęście jesteśmy daleko. I znowu, nie wiem, te Chiny, one są wielkim państwem, mają dużo ludzi. Tam ta gęstość chyba zamieszkania w miejscowościach powoduje, że najtragiczniejszym trzęsieniem ziemi było trzęsienie w Tangshan, w 1976 roku, w lipcu, słuchaj, szacuje się, że nawet ponad 500 000 ludzi mogło wtedy zginąć. No ale wiesz, jeżeli się weźmie, to było 76, tych ludzi było mniej, ale jak dzisiaj weźmiemy pod uwagę to, że miasto Wuhan to takie średnie miasto w Chinach, tak, tam 7 czy 8 milionów. Małymi tymi. Tak, atakować chociaż, będą małymi chociaż, grupkami zobacz, teraz, po milion osób. Teraz oczywiście żołnierzy. Odpłukać, tak, żeby bo ja nigdy nikomu nie życzę źle. Zawsze jak moje najlepsze życzenia, jakie mogę złożyć, to życzę ci tego, czego życzę sobie. A uwierz, ja sobie źle nie życzę nigdy. to, którzy mają urodziny albo będą mieli, to tego wam życzę. Tego, czego życzę sobie. Nie? A ja zawsze sobie wygranej w totolotka i w czasów, wiesz... Pod gruszą. Pod gruszą. A tymczasem leżę pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mam to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. To jest chyba Maryla Rodowicz, jeśli... Leszek deklamuje. Tak. No nie chciałem już śpiewać, żeby, wiesz, chociaż mam ochotę. Śpiewaj. Każdy może, jeden lepiej, drugi trochę gorzej. Słuchaj, 2010 rok, dokładnie styczeń, Haiti, to też była straszna sprawa. Tam ta pomoc była taka, przez pierwsze dni to ci ludzie tam cierpieli, no bo wiesz, dopiero później jakoś się świat, wiesz, ogarnął i troszeczkę tej pomocy, to było Haiti, nie dość, że biedny świat, to jeszcze, znowu szacunki są między 100 tysięcy a 300 tysięcy. Trzęsienie ziemi na Haiti. Takie też z czasów jakby bliższych nam, bo troszeczkę jest tych starszych, żeby pokazać, że to nie jest coś, co się nie zdarza. To w każdej chwili może mieć miejsce i my nad tym nie panujemy. Aczkolwiek, jeśli chodzi o trzęsienia ziemi, jeszcze tylko powiem, 2004 rok, znowu grudzień, 26. Feralna data, zobacz, wtedy to tsunami, znowu Indonezja. Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim, a to jest to samo chyba. Co to, które wywołało to tsunami. A widzisz, to jest jako trzęsienie ziemi na jednej liście, a kiedy indziej, bo efektem było tsunami, więc trzeba też uważać, jak na to rozgraniczać. Patrzę. Natomiast w ziemskiej atmosferze, w ziemskiej skorupie jest radon, który jak się uwalnia, to powoduje pewne zaburzenia, bo on się rozpada. Pewne zaburzenia, jeśli chodzi o rozkład ładunków elektrycznych, pewne zaburzenia elektryczne, które i też obserwuje się tuż przed trzęsieniem ziemi, takie dziwne błyski czasami. Więc niektórzy mówią, że to jest uwalnianie się radonu, że już się tam coś robi. To jest do końca niezbadane, ale znam osoby, które badają to zjawisko, ale teraz zauważ w jaki sposób. Badają to zjawisko w ten sposób, że przed trzęsieniem ziemi prawdopodobnie ten radon, który się uwalnia, on wpływa na zjawiska pomiędzy litosferą i dolną atmosferą a jonosferą. I powoduje, że w warstwie jonosferycznej tworzą się takie takie obszary o innej gęstości, innych właściwościach. Więc... I mówi się na to prekursory trzęsień ziemi. Niestety na razie my jesteśmy w stanie tylko, gdy jest jakieś trzęsienie ziemi, no to wtedy wracamy z danymi, które zbieramy nieustannie, danymi o stanie jonosfery i patrzymy, czy był prekursor. I w wielu przypadkach ten prekursor tam się pojawia. Tylko, że
bardzo trudno jest stwierdzić i na 100% powiedzieć, że jak się pojawia coś takiego, to będzie trzęsienie ziemi. Tak? To jest za słabo poznane zjawisko. To też przy okazji tego, bo mówisz o radonie, ale okazuje się, że jest też pewna korelacja między promieniowaniem kosmicznym, jego odczytami, a trzęsieniem ziemi. Oczywiście to nie jest tak, że promieniowanie kosmiczne wpływa na wywoływanie trzęsień ziemi, tylko ta korelacja istnieje i obserwując te zmiany można też, podobnie jak za sprawą sejsmografu, przewidywać w pewien sposób. Ale to może być znowu związane ze stanem atmosfery i z tym, tak, jak to do nas dociera, tak, i w jaki sposób my... To wyszło przy okazji w badaniach, jakiś i tak naprawdę na razie nie jest metodą, ale być może stanie się jedną może z metod przewidywania. Może to być zwykła korelacja, którą znaleziono w dwóch, trzech przypadkach. Thank you.